ważna rola tego piłkarza na boisku. Proszę spojrzeć, jak teraz przechodzi piłka przez Grosickiego. Burkhardt lewą nogą. Jest Kupisz prawą i poprzeczka, jest jeszcze okazja. Jagiellonia prowadzi w Kielcach 1-0. A jeśli Jagiellonia strzela bramki w Pucharze Polski, to czyni to dzięki Maciejowi Makuszewskiemu. Akcja Kupisz-Makuszewski, te dwa szybkie skrzydła, trochę inaczej niż się spodziewaliśmy, ale no, piękny strzał na początku Kupisza, poprzeczka i celna dobitka. Gdybyśmy powiedzieli, że to jest prowadzone zasłużenie Jagiellonii, to myślę, że trudno byłoby się z nami zgodzić. Faktem jest, że Jagiellonia po prostu wykorzystała drugą swoją bramkową okazję w tym meczu. Korona jeszcze takiej czystej, klarownej sytuacji nie miała. Warto podkreślać rolę przy tym golu Kamila Grosickiego. To przepuszczenie między nogami to była klasa europejska. Mieliśmy spotkanie, które widzieli Państwo w TVP Sport 17 marca 2010 roku. Proszę sobie wyobrazić, że Korona wtedy w ćwierćfinale, to były dwa mecze, przegrywała z Jagiellonią od 20 minuty. A wówczas trafił do siatki Tomasz Frankowski. Tym razem Maciej Makuszewski, a więc to idzie młodość. No i Korona, tak jak wtedy, musi odrabiać straty.